Dzisiaj 20 organizacji otrzymało pieniądze na różne cele związane z turystyką i sportem, jak również z kulturą. Są to w większości organizacje z terenu powiatu kieleckiego, ale jest też Międzynarodowy Wyścig Kolarskiej Solidarności i Olimpijczyków. Jest to organizacja z miasta Łodzi, która jednocześnie przemierza przez tereny powiatu kieleckiego w tym wyścigu i będzie reklamowała i powiat kielecki, i nasze walory. Te pieniądze, mam nadzieję, że pozwolą nie tylko wypełnić zadanie, które stowarzyszenia realizują, ale również zintegrują mieszkańców, zintegruje to społeczeństwo. Potrzebna nam jest takich spotkań i dobrze, że te pieniądze są w tym samym czasie. Dostaliśmy pieniążki na temat tradycja i historia gminy Łagów. Jako uniwersytet 4 lata temu postaraliśmy się o powrót praw miejskich dla miasta Łagowa, a teraz zbieramy różne starocie, stare meble, różne, prawda, książki, pamiątki po sławnych ludziach, po honorowych obywatelach Łagowa, bo chcemy utworzyć Izbę Pamięci. Dzieci wyjadą bodajże 14 sierpnia, jak dobrze pamiętam, do miejscowości Pokrzywna. Jest to w Sudetach. Wyjedzie około 50 dzieci z naszej Akademii Piłkarskiej. Będą tam przebywać przez tydzień, będą tam trenować, oczywiście będą mieć też czas wolny dla siebie. Po raz kolejny organizujemy już cyklicznie wojewódzki turniej tenisa stołowego dla osób niepełnosprawnych, do którego zapraszamy mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. W ubiegłym roku nie mogliśmy zorganizować ze względów pandemii, natomiast w tym roku cieszymy się, że po szczepieniach, które odbyły się w jednostkach typu Domu Pomocy Społecznej, jest to możliwe i mamy nadzieję, że taki turniej tym razem nam się uda zorganizować.